Siema! Tak, obiecywałem wam, że będzie Lena dzisiaj. I może Lena o tym nie wie jeszcze, ale zbuduję swój własny dom w Minecraft. Tak, na Szymonowicach. Tak. Zbudujesz? Masz radę? Ale to nie jest takie to. Ale akurat będziemy dzisiaj testować o takie orzeszki. Ja nigdy ich nie jadłem. Jedynie są takie, ale w tym, nie. Ja jadłem tylko chyba z takiego pudełeczka. Więc nie. Ja nigdy nie jadłem ich. I ja właśnie zastanawiam się, czy ej, takie ej, ten. My mamy chipsy z tej samej firmy, jak te orzeszki. Zobacz. No i takie, takie same logo. Oh my god, chcecie zobaczyć? Patrzcie, tu pisze to coś, a tutaj pisze to coś. Takie same. No. Dobra, ale odpakujemy widzowie to. Wpadajcie na jej kanał. Leni 1. Tak. Jezus, nie da. Nie wiem. Pisz mi do tego. Mówię ci. Nie, dziękuję. Co za pustem na komunie. Oh, ja tak sobie zrobiłam. Teraz próbowałam otworzyć paczkę, nie? Tylko tak nożyczkami. No. I ja po prostu się przyjechałam. Już nie o nie. Było, o nie. Ale jeszcze przyjechałam tym. Nie. Dobra, gdzie, smakujemy. Ale... Jest solone. Nie smakują tak samo na kuchnia. Dla mnie ocena 10 na 10. Ja nie czuję żadnego smaku. Ja mam, poczekajcie. Chyba, że zmienię zaraz zdanie. Moja ocena 7 na 10. Na mnie 9 na 10. Nie, nie są aż takie dobre. No. Mi najbardziej to podoba, że ma dużo przyprawy, w jednym przyprawie. A jak to mogło być ostre, to ja mógł to 10 na 10. Może zrobił kiedyś taki lepszy. Ale słuchajcie, my jak jechaliśmy z Różańca do domu, no, bo my byliśmy przed chwilą na Różańcu. To się było zobaczyć jakiegoś chłopa, który niósł siatkę, że sam nie. Na jakieś butelki, bo nie wiem, ktoś wie. Ale na ulicach jakby takich małych miasteczkach zawsze jakieś takie dziadki noszą torby, nie takie torby z butelkami. Patrzcie, jak byście na przykład chcieli do Biedronki. No chyba każdy to widział, nie wiem, u mnie w Zblewie tego jest pełno. Ja szczególnie u nas na Białachowskiej. No. Tam to dużo. Z Białachowa szczególnie. Tam jest pełno. To my się żegnamy. Pa! Pa!